wyobrażalni, czas na frisbee. Frisbee jest to kawałek plastikowego kółeczka, który służy do rzucania pomiędzy ludźmi. I nie tylko, ponieważ też lubią w to grać psy. No właśnie, to się zawsze chyba bardziej z psami kojarzyło, mi przynajmniej. A nieważne, a jakie są zasady frisbee w takim razie? To jest takie proste, że się rzuca do siebie? To, co mamy za sobą, to jest odłam frisbee Ultimate się nazywa. Aha. Przyszło do nas z US&A i tam już od 30 paru lat. W każdej szkole średniej i wyższych uczelniach są reprezentacje tego sportu. Na czym to polega? No, tutaj widzimy akurat na małym boisku zawodników, którzy grają sobie w takim lajcie po 5 osób. Normalnie biegamy na boisku o wymiarach 100 metrów, 100 na 37 po 7 zawodników, w czym 6 chłopców i przynajmniej jedna kobieta. A, czyli to są właśnie te dwie drużyny, tak? Które grają przeciwko sobie. Tak, jest to 5 osób. Aha. Teraz frisbee z punktu widzenia dziewczyn, jak to jest? Dziewczyny są lepsze oczywiście, tak? Dziewczyny są niezbędne. A dlaczego? Dlatego, że ta gra w ogóle jest wymyślona tak, że grają i dziewczyny, i chłopaki, i to nie jest ten sport, w którym jak jest się wielkim, wysokim chłopem, który strasznie szybko biega, to się zawsze wygrywa. Chodzi o to, że trzeba być sprytnym, trzeba wygrać taktycznie, trzeba umieć rzucać i dlatego dziewczyny często, szczególnie w tych drużynach międzynarodowych grających na wysokim poziomie, przeważają szale. A jak to było z tobą? Jak to się zaczęło? No ja zaczęłam w liceum, pod koniec liceum rzucać ze znajomymi. Gdzieś tam w wakacje i pojechaliśmy przypadkiem na turniej do Wrocławia i zaczęliśmy grać. To było jakieś 3 lata temu, wtedy dopiero frisbee się rozwijało i te turnieje było tak, że były powiedzmy 3 drużyny polskie, reszta z zagranicy. I jakoś nam to bardzo pasowało i zaczęliśmy grać. A jak najlepiej się ubrać na frisbee? Można być tak odstrojonym, czy raczej, znaczy nie tak jak ja, ale czy raczej na luzaka, czy jak to powinno wyglądać? No, frisbee to normalny sport, czyli luźne spodnie, luźna koszulka, żeby było wygodnie. My gramy w korkach na przykład, więc też korki, czy jakieś inne wygodne sportowe buty, no na trawie to tylko korki, na plaży boso. A nie ma jakichś trendów? Jakieś specjalne ciuchy do frisbee? Ja muszę powiedzieć, że to jest właśnie osobliwe do frisbee, że każda drużyna ma swoje trendy, każda drużyna ma swoje koszulki, to nie są takie typowo nudne koszulki sportowe, ale każdy projektuje sobie swoje stroje, gramy w kolorowych leggingsach, w kolorowych getrach, więc jest ciekawie. A warta? Jaki? My mamy takie niebieskie koszulki z naszym logo, które wygląda jak strzelnica, mniej więcej, i gramy często w kolorowych neonowych getrach. Miłanie. Fajnego w rzucaniu frisbee. Fajnie jest rzucać frisbee, dlatego że mając, nie wiem, przerwy na studiach albo w szkole, można włożyć dysk do plecaka, wyjść do parku i porzucać. Można rzucać wszędzie, w każdej chwili. Samemu? Nie no, z kimś, ale samemu też można do siebie rzucać. Można rzucać w coś. To jest takie świetne zajęcie czasu, dlatego że na przykład piłka nie zmieści się do plecaka. No tak. I też myślę, że kopanie we dwóch piłki nie sprawia takiej radości jak rzucanie. A jest taka odmiana w frisbee, która się nazywa freestyle, która polega na robieniu trików i tam można robić te triki samemu, wcale nie trzeba mieć partnera. Ale właśnie to, że dysk się mieści wszędzie, jak jest ładna pogoda, to po prostu leciutki, tak, jak książka. Książka. Ja nie mam takich książek lekkich. I,
po prostu w każdej chwili można robić z nim wszystko. Mhm. A mógłbyś nam pokazać tak jakoś szybciutko, jak się rzuca frisbee, tak? To są, tak dla takich fajków, wiesz. Są dwa podstawowe rzuty. Jeden to jest backhand. Aha. Backhand trzeba trzymać dysk takiego pięścią i bardzo nadać dużo rotacji nad gardłem. Okay. A drugi dysk, czy drugi rzut to jest forehand. Forehand to jest z drugiej strony. Trzeba trzymać palcem środkowym na krawędzi, wskazującym podpierać dysk. I to tutaj trzeba tak też zaciąć nadgarstkiem. Trochę jak rzuca się kaczkę na wodzie. To wcale nie jest trudne. Łatwiej zacząć zawsze od backhandu. To jest taki bardzo naturalny, że zazwyczaj ktoś bierze dysk i już wie jak rzucić. Forehand jest trochę trudniejszy, ale też można się dosyć szybko nauczyć. To może byś tak rzucił. Backhand. Backhand. Backhand, niech będzie. Radek. I jeszcze jest forehand. Forehand. I jeszcze są takie trudniejsze rzuty, jeden to się nazywa hammer, to jest taki rzut, który leci górą i potem przekręca się. To już dalej rzuty. Filip! I trzeba trzymać, wow. Trzeba trzymać tak jak do forehandu. Jeśli teraz dziewczyny, które właśnie nas oglądają, chcą zacząć grać frisbee, to co mają zrobić? Na przykład kupić, tak? Rozumiem, ten krążek. Niekoniecznie. Czy gdzie w ogóle mogą się zapisać? Czy jest jakaś strona internetowa, czy coś w tym stylu? Tak. Najważniejsza strona, którą należy polecić, to frisbee.pl. Aha. I tam można znaleźć linki do poszczególnych drużyn. Jeżeli ktoś jest na przykład z Strzemeszna czy z Sosnowca, znajdzie tam drużynę, na której kontakt też tam na pewno będzie i może się umówić. Są to tak bardzo otwarci ludzie, że nawet totalnego lajka przyjmą na swój profesjonalny trening. A i ile razy w tygodniu się spotkacie? No różnie, nie ma na to normy. No jakieś trzy razy w tygodniu to jest... Super, brzmi świetnie. We'll be right back.